Hej ludzie, Mejo z tej strony, witam w kolejnym odcinku z naszej serii Towarzysz Mejo z Europa Universalis 4 Kozacy. Także po ostatniej, jak to wygląda, wygranej bitwie z Litwą, przedzieliliśmy ich na pół i chyba wzięliśmy jakąś ziemię od... Kto to był wcześniej? Nowogród. Albo nie... Już pamiętam, Finlandię podbiliśmy, dlatego tu jest... bo Finlandia została uwolniona ze Szwecji, już pamiętam. Już mi się przypomniało, spokojnie. Także plan na dzisiaj będzie na pewno wchłonięcie Nogueja i kolejna wojna z Bukarą. W takim razie może weźmiemy jedną armię jeszcze stąd, zostawimy trzy armie tu. Będziemy mieli trzy armie tu, co powinno być wystarczające. Bukara. Powiedz mi przecie, jakie ty masz sojusze? Czagataj, Baluchistan i Delhi. Czagataj. Okej, to jest nikt. Baluchistan jest zjedzony przez Persję, a Delhi to Delhi. Zadziwiająco mało ziemi masz Delhi. No ale prowincje z 22 developmentu, bo dalej masz. I 28. Ile wy macie wojska? Powiedzcie mi. Military armies. Bukara. Bukara. 26, czyli tyle co jeden mój regiment. Potem Baluchistan. 10 i Delhi. Delhi. 15, okej. Okay. Czyli te trzy armie to będzie dostatecznie duże, żeby było, żebyśmy mieli więcej wojska niż cały ich sojusz, także odpauzujmy. Kogo my tu mamy? Kijów, chce królewski mariaż. Będziemy na 50, 50 i minus 50. Bo nasza reputacja jest... Jak zredukujemy overextensję, to może będziemy w stanie go zwasalizować. Dobra. Bierzemy królewski mariaż. Teraz jesteśmy na zero. Oferujemy sojusz. Jak uda nam się zwasalizować Kijów, to będzie coś pięknego. Bo całą tą część litwińską Krymie, litwiński Krym będziemy mogli dać mu i stworzyć sobie tutaj silną marchię. Weź kolonizuj prowincję nad Czatgaj i ich wchłoń. I dbaj o to, żeby dyplomaci nie siedzieli na dupsku. Rób klejmy albo relacje poprawiaj. W sumie dobry pomysł. Przede wszystkim mam wolnego kupca, o którym już mi ktoś mówił. Dobra, w Nowogrodzie zbieramy. Skazania ciśniemy do Nowogroda. Tutaj co robimy? Zbieramy. Tutaj praktycznie nie ma handlu. Ile to jest? Jeden dukat. Może wróć stąd i kradnij handel z Litwy. I z Astrakania już bierzemy. Z Syberii możemy zacząć chyba transferować handel. Mamy tutaj trochę prowincji już. Ile tutaj jest dochodu? 2-3 dukata? Okej. No ale trzeba poczekać, aż ty wrócisz. Okej. Jeszcze raz. Transfer. Okej. Witaj, Olgierd. Więc teraz zobacz tę prowincję w Szwecji. Dalskogen. Gram sobie nią teraz i ta prowincja cię utrzymuje. Dalskogen, mówisz. Gdzie to jest? Dalskogen. O, kolonia. Co my tu mamy? Stora Koparbergt. Jesus. Local goods produced plus 5. I Wallon Immigrants. Local goods produced plus 0,2. Wow. I produkujesz brąz, znaczy miedź, koper, brąz.
Ciekawe. Nie dziwię się, że cię utrzymuje. Brąz na początku gry jest bardzo drogi. Później, w późniejszym etapie występuje jakiś event, że zwiększa się zapotrzebowanie na żelazo, które zwiększa wartość żelaza względem miedzi. Okej, okay, Nogay, czy my mamy jakąś claimę na tobie? Nie. W takim razie claim. Gdziekolwiek. Na otomanach też by się nam chyba claimy przydały. Tak, są naszym rywalem, więc na pewno. Po kolei Edkara. Proszę bardzo, Edkara. Jak wygląda nasza mapa religijna? Okropnie. Jakie mamy idee? Ekonomiczne, ok. Czyli starać się nie podbijać za dużo. O tym nie pomyślałem. Wolny kolonizator? A no tak, skończyliśmy kolonię. Która to była? Ta. Gdzie to jest największy development? Pewnie nigdzie. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, wszędzie trójki. Dobra. Przetniemy raz w takim razie w ten sposób. Kolejnych dwóch dyplomatów. My mamy sojusz z Austrią i Persją. W Kijowie trzeba poprawić stosunki. Kurde. Brakuje nam dosłownie niewiele. Nie ta sama religia. Jakby był naszej religii, to by było łatwiej. Pokaż cały świat. Proszę bardzo. To jest cały świat, który na razie widzimy. I tak, Szwecja przegrywa wojnę z Norwegią albo z Lubeką, teraz nie wiem, z Norwegią. To jest norweska wojna czyszczenia herezji. Aha, czyli Norwegia chce, żeby Szwecja była protestancka. Wielka Brytania jest reformowana. Okej. Okay. Wow. Całe wybrzeże tutaj, północne wybrzeże Francji i Niderlandy też są reformowane. Niemcy. Praktycznie całe Niemcy są złej religii, prócz Austrii i pojedynczych kolonii i z Wurzburga na to wygląda. Okej. Okay. Ale Austria to jest nasz sojusznik. Mamy praktycznie wymaksowane relacje. Kto jeszcze? Persja. Z Persją by mogło być lepiej. Persję pamiętam, że wzięliśmy jako sojusz, bo chcieliśmy się rzucać na Otomanów. Tylko Otomani mają sojusz z Francją, co jest straszne, przerażające wręcz. A sytuacja w Azji to typowa Azja. Ming się rozpadł, więc jest pełno chińskich państewek. Korea się już zjednoczyła, znaczy Japonia się zjednoczyła, a Korea o dziwo w tym let's playu wchłonęła nie Mongolię, Manchu, tak? To było Haxi. Gdzieś tu było Manchu. Jingzhou, nie wiem. Wydawało mi się, że tu jest Manchu. Może Manchu idzie stworzyć z tych krajów, które tam są. Dobrze, wypowiedz wojnę Kijów, wymuś wasalizację. Problem w tym, że to nam da koalicję. Wolałbym uniknąć koalicji. Poza tym jesteśmy tak blisko, że wystarczy, że nam się król zmieni, który będzie mieć 100 legitymacji i to nam powinno dać plus coś z dyplomatycznej reputacji, bo będziemy mieli jeden dyplomatycznej reputacji i wtedy będziemy ich mogli pokojowo zwasalizować.
Albo wziąć doradcę, który ma dyplomatyczną reputację, ale nie ma takiego. O, nogaj separatist. O. Właśnie się skończyło ryzyko buntu. Prawie się zbuntowali, ale nie. Stwierdzamy, że nie, my się już nie buntujemy. Zapłać mi to się zgodzę? Na co? Kolonia samowystarczalna, okej. Okay. Więc postępujcie dalej. Jaką mamy przyrost kolonii? W zakresie ciekawości? 60 rocznie. Nice. Kawka czy herbatka? Kawka. Nie jestem. Lubię herbatę, ale. Bardziej wolę kawę. Bierzemy Patriarch Authority albo stabilność za darmo. Za 5 siły kościoła. Chyba wolę dojechać do setki, żeby mieć kolejny procent siły misjonarzy. To się nam przyda. Ptaczy napój? Co? We gain core, ok. W naszej kolonii. Zobaczmy, mamy pieniądze trochę. Może manufaktury albo forty poulepszamy. Mamy w ogóle dostęp do kolejnego poziomu fortów. Na pewno powinniśmy go zbudować w Kapitolu. I pytanie, czy gdzieś tutaj na obrzeżach jednego takiego dużego fortu też nie zrobić. Na przykład tutaj. Na granicy wejścia do naszego głównego kraju. Dobra, co my tu mamy? O, koszt budynku minus 10%. Powinienem był to wziąć przed zbudowaniem tych dwóch fortów. Okej. Okay. Fabrykuj claim na nim. Byle gdzie. Na nim, byle gdzie. Jeszcze jeden wolny dyplomata. O, zgodzi się. Co się zmieniło? Nasza ekonomia się polepszyła o jeden punkt. Okej, okay, mamy wasala kijów. Haha! Złamali z nami sojusz, bo zostali naszym wasalem. O dziwo, dostajemy minus 50 relacji z nimi, bo złamali sojusz z nami. To jest bez sensu, ale dobra. Paradoks, paradoks. Nasze imię się przeniosło. Bo ta kolonia się zaczęła. Nasze imię nachodzi powoli na Bukarę. Gra mi chyba próbuje dać do zrozumienia, że powinienem ich wchłonąć. 10 prestiżu, co? Spoko. Mamy dużo prestiżu. Repus. My chciałem cię poinformować, że nasza współpraca na YouTube długo nie potrwa, gdyż kradnę ci widzów z live. Repus, to ty mi kradniesz widzów, próbujesz się na mnie wybić. Tak bardzo, zwłaszcza, że on ma 3 razy więcej widzów ode mnie. Konwersja, okej. Okay. Jest tutaj Diplomatic Reputation. Zresztą nie potrzebujemy go już. Czyli handel jest ok. Tylko wolałbym poziom drugi doradcy, jak się da. Lepsze relacje z czasem. Szybciej pozbędziemy się naszej agresywnej ekspansji, więc spoko. A wy nawracajcie dalej. Mamy 88% jedności religijnej. Michał sobie poszedł od Repulsa do mnie. Te multikonta. Okej. Okay. Czy któryś z podstawowych budynków dał nam jakąś przyswoitą sumę pieniędzy z tych prowincji? Czy raczej nie? I przez przyswoitą mówię więcej niż grosze. Czyli workshop nie, świątynia. I też raczej nie. Moglibyśmy zbudować więcej budynków pod handel. W Nowogrodzie, gdzie zbieramy handel.
Okay. Na pewno w samej Newie, bo tu jest centrum handlu. Na wszystkich tych centrach Important Center of Trade, czy tam Inland Center of Trade, powinny być budynki handlowe. Więc jeszcze tu. No i skończy się pieniądze. Ale zarabiamy prawie 10 miesięcznie, także nie jest źle. Czyli dwóch widzów, to znaczy ty i Taspian jesteście od Mejosa, reszta Drepusa. O. Kupcy tracą wpływy. Spoko. Wow, kozacy. Jesteście bardzo oddani, widzę. Może poprawimy lojalność naszych estate'ów. 5 prestiżu. 5 prestiżu. Wow, podwoiliśmy sobie bonus. I 5 prestiżu, 5 legitymacji. No dobra. Wy macie 50% tego wpływów, więc chcę 100 punktów militarnych od was. Wow, jesteście 1% poniżej tego. Nie szkodzi. Od was również. A nie, od was. Od was się punktów nie da żądać. No dobra. O kurde, masz wszystkie DLC? Tak. Wszystkie. Poprzez wszystkie rozum wszystkie. Poza tymi jakimiś dziennikami do czytania. Ale wszystkie modele jednostek mam pokupione, nowe piosenki, inne piosenki, także. O, patrzcie, jak wygląda wojsko Litwy. What the fuck? A nasze to już w ogóle w sukienkach walczymy. Oni wyglądają ciekawie. Dobra, odpauzujmy. Odcinek leci, a my na pauzie. Litwa wypowiedziała wojnę Krymowi. Okej. Żegnaj Krym. Wolni dyplomaci. Okej. Kontynuujcie klejmowanie. O, tu zostaliśmy odkryci. No trudno. Prestiż czy punkty administracyjne, dyplomatyczne. I jesteśmy do tyłu. Możemy wziąć punkty. Wow. Jesteśmy 11 lat do przodu. I za chwilę mamy możliwość być jeszcze bardziej do przodu. Albo mogę wydać 1000 punktów na manpower w prowincjach. O. Albo spróbować nająć jakiegoś generała ciekawego. Ale to przed początkiem jakiejś wojny. Dowiedziałeś się, że suportowanie Independence jest od Conquest of Paradise. Jaki kraj planuje po Rosji? Jak z tą drugą serią, o której na YouTube wspominałem, a o tym między odcinkami. A co planuję po Rosji? To dobre pytanie. Chyba po prostu zrobię głosowanie, kogo wy byście chcieli zobaczyć, jakie państwo gram. Może na jakimś modzie kolejna seria, na przykład Shattered Europa, czy tam Potato Mode, jak to woli. Co my tu mamy? O, redukcja inflacji. Nam się to przyda. Oj, tak się nam to przyda. Jeśli kraj proponujesz Szwecję. Czy Szwecja nie zaczyna jako personalna unia poddanią? Chyba tak. Może być ciekawie. Okej. Nawracajcie dalej, moi mili. Zrób Imperium Inków. Chciałbyś zobaczyć, jak gram Florencją? Jednoczenie Włoch. Możesz zobaczyć jednoczenie Włoch w tej serii. Możliwe, że Papal State stworzy Królestwo Boże, czy tam, jak on się tam nazywa.
Jaki my mamy cap punktów? 1009, czyli prawie przed 200, muszę pamiętać. Mamy 2 miesiące. Na westernizację na razie nie mam co liczyć, bo jestem na równi z Europą. Mógłbym się w ogóle nie westernizować, pozostać wschodni do końca gry. 20% droższa technologia to jeszcze nie jest koniec świata. Tylko że nasze jednostki w późniejszym okresie są straszne. Znaczy, o wiele gorsze niż środkowoeuropejskie, czy tam zachodnioeuropejskie. O. Papal State'em nie można Włoch zjednoczyć, jeśli o tym mówisz. Ale da się stworzyć Królestwo Boże, czy tam, jak to się tam nazywa. To jest tak jakby zjednoczenie Włoch, bo trzeba mieć te same ziemie, co jakbyś zjednoczył Włochy. Zdobądź Gdańsk. W sumie? Czemu nie? Problem jest taki, że od jakiegoś patcha czy od jakiegoś DLC, nawet jak się westernizujemy, to nasze jednostki zostają takie same. I to jest bez sensu, ale dobra. Mamy technologię. Pytanie. Podnosimy technologię 11 lat prędzej, czy podnosimy manpower w prowincjach? Bo już tu siedzę i gadam, a trzeba coś z tym zrobić. Technologia nam da Military Tactics. Wow. Manpower. Manpowera mamy 200 tysięcy. No ale dobra, manpower. Tak. Jeszcze bym chciał wiedzieć, gdzie są budynki pod manpower, ale niestety nie ma takiego filtru. Majos, masz dziedzica 663 i nazwiesz go Majos. Okej. Dobra. Gdzie są... Simple Terrain. Te najbardziej zielone prowincje się opłaca podnosić, bo są flatlandami. Albo grasslandami. Więc nie mają minusu do developmentu. Także jedziemy. Wow. Praktycznie nic. Dobra. Wydaliśmy 1000 punktów militarnej na manpower. Nasz manpower skoczył o 10k. Nice. Więcej centrów handlu, proszę. Jest tu gdzieś jeszcze centrum handlu? Nie, dobra. Teraz zostały prowincje z dobrą produkcją, czyli na przykład wy. O, brakuje mi pieniędzy. Akurat na ten budynek, no dobra. Fabrykuj klej dalej. Tutaj dalej nie skończyliśmy, matko. Technologia dyplomatyczna i nic, co by się nam przydało. Chociaż w sumie nowe statki handlowe się przydadzą. Jaki mamy limit floty? 4 statki więcej, okej. Okay. Jaką mamy flotę? 10-7-3. Czy ja potrzebuję te transportowce w ogóle? Nie wiem, ale nie widzi mi się usuwanie statków, ale ulepszymy sobie tą flotę. Skoro nas stać. Jeszcze jeden claim na Nogay. Wiesz, w sumie mogę zrobić tak. Zacząć fabrykować i wypowiedzieć wojnę. Masz sojusz z Krymem. Nie żebym się obawiał jednego prowincjowego typka. Nawet mamy tutaj armię z generałem, patrzcie. O, ten jest całkiem niezły. Genuą ciekawie się też gra, więc Genuą mogę zagrać. W sumie tak doszedłeś teraz do tego. Aha. Albo stwórz jakieś państwo. Zaatakuj Estonię. W sumie. Ale mamy jeszcze zawieszenie broni, bo Estonii i Kijów wypuściłem w pokoju z Litwą. Więc musimy poczekać jeszcze chwilę.
What's up, Nogay? Słyszałem, że chcesz być częścią mojego kraju. Zapraszam. Persja chce mi pomóc. Sorry, Persja, raczej nie potrzebuję twojej pomocy w tej wojnie. Prestiż za lojalność, spoko. Na pół. A ty idź tu. Nie rób marchi z Kijowa? Dlaczego? Bo ta marcha będzie Kijowa. Mejos, nie atakuj najmniej gejowskiego kraju. Cóż. Jej. Przedostatnia katolicka prowincja. Znaczy tak, katolicka. Ostatnia przedostatnia katolicka prowincja. Nie. Ostatnia katolicka, przedostatnia heretycka. Jesus. Polska mowa, trudna mowa. Elo, raz, dwa, trzy. Witaj, Blodek. W końcu się pojawiłeś. Łazabno, gaj. Pokój byśmy chcieli, ale musimy poczekać albo udać się do Krymu. Jestem zbyt leniwy, żeby udać się do Krymu. W takim razie poczekamy rok. Po roku, jak jest całkowicie okupowany, dostajemy 100% wojny. Czy ja mam jakiś claim na tobie, Bukara? Nie, bo ty nie jesteś hordą. No dobra, no to mamy długą listę claimów do zrobienia na tobie. No, bo nasz agent został wykryty po 16 dniach. Good job. Gavril Borufisin. Nie każcie mi tego wymawiać jeszcze raz. Kontynuujcie. Kolonizowanie Syberii. Mam nadzieję, że się wam podoba. Warunki takie jak pewnie u mnie za oknem, albo i gorsze. O. Bardzo dużo tych eventów na podniesienie partiach Authority dostajemy, co mi się podoba. Cudownym uczuciem jest możliwość pokonwersowania ze mną oraz możliwość wpłynięcia na merytorykę tego materiału. Okej, dziękuję. Jeżeli chodzi o tą część merytoryczną, to przepraszam za swój język, ale dopiero ja się, że tak powiem, przyzwyczajam do takiego ciągłego pierdzielenia o niczym. A że jest to bardziej moje hobby niż moja praca, to trwa to dłużej niż powinno. Ktoś umarł. Stabilność, prestiż, punkty administracyjne. Army Tradition, Navy Tradition, 100 punktów militarnych. Punktów militarnych mamy aż za dużo, jesteśmy 7 lat do przodu. Stabilność by była miła. Podniosłaby nasze dochody trochę. Punkty administracyjne. Mamy teraz ekonomiczną ideę. Tak, bierzemy stabilność. Ile jest u mnie na dworze? Minus 15. No, dobrze. Ojojoj. 1,02. Nastały ciemne wieki dla naszego kraju. Oj, panie. Jak najszybciej spłuć kogoś i umieraj. Jeszcze ktoś umarł. Zastanawiam się nad poziomem trzecim. Zwłaszcza przez to, że nasz król jest takim ciemajdą. Serio. 1,02. Koleś się nauczył czytać, ale nie umie pisać. Ale też nie nauczył się nigdy mówić. What the fuck? I chyba ma uciętą nogę albo rękę, bo przeciętny jest trójka. Uważasz, że merytoryka moich materiałów jest na wysokim poziomie i nie podlizujesz się. Okej. Okay. Dziękuję.
Dobra, ludzie, ale to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym. Na razie.